Dzień dobry, cześć, czołem. Nazywam się Aneta Todorczuk. W 2020 roku w czerwcu mam 41 lat. Mam 168 cm wzrostu i reprezentuje mnie agencja Bumerang. Zawstydza mnie, kiedy się za bardzo obnażę na scenie. To strasznie się wstydzę, jak mi wyjdą takie moje emocje. Mi się bardzo rzadko zdarza, ale jak pójdzie mi taka emocja, to może to niezawodowe jest, ale gdzieś tam jak za dużo tego ekshibicjonizmu jest na scenie, to ja wtedy się wstydzę, wolę się schować za rolą ja mówię o takiej prywatnej emocji, która gdzieś wyjdzie czasem z człowieka, że się spotka z rolą, to jest okropne. To wtedy czuję się naga. Inaczej zupełnie niż się kontroluje te emocje gdzieś tam na scenie. No dotyk, wiadomo. Ale dobre jedzenie mnie podnieca i to takie jedzone rękami. Dobra literatura, dobry film, słowo. Do czego dążysz? Nieustająco do bycia sobą. Do zdrowej wolności. Różnie. A co cię wzrusza? Na przykład płaczę na Disneyu. No nie wiem, jestem starsza, tym więcej rzeczy mnie wzrusza, to już jest masakra. No.